Siemaneczko, z tej strony Węku, a dziś witam was w takim już gorszym nastroju w grze Need for Speed World. Gorszym, ponieważ jak pewnie wiecie, 14 lipca bieżącego roku 2015, po 5 latach istnienia tej oto gry, zostanie ona zamknięta, wyłączona, zniszczona przez EA Games, czyli przez podmiot, który ją stworzył tylko po to, aby, że tak powiem, jakiekolwiek korzyści finansowe. Cóż, no, EA Games jest znane z tego, że jest jebaną firmą, która kocha pieniądze, uwielbia je, puszcza na rynek gry free-to-play tylko po to, by mieć z tego jakikolwiek profit i później niestety, ale je wyłącza. Sprawa z Worldem jest o tyle denerwująca, że co za głupi chuj, bo nie będę tego powiedzieć inaczej, robi event, gdzie trzeba wziąć 5,2 miliona razy dane wyścigi samochodami japońskimi tylko po to, by wygrać jakieś części do dealerów. Zaś następnego dnia, po ogłoszeniu wyników, gdzie 100 osób z danej kategorii mają z tego profit w postaci jeszcze jakichś tam platynowych pakietów z częściami do samochodów, ogłaszają fakt upadłości gier free to play. Jest to Battlefield Play for Free, Need for Speed World właśnie i bodajże Battlefield Heroes, ja? Tak to ma być? Chyba tak. A więc 14 lipca EA Games traci generalnie minimum 3, z tego co wiem, gry free to play, w które gra masa osób. Już mówiłem wcześniej o tym, że World dąży do upadku, ponieważ ta fala banów, która była chyba nawet dwa razy, była lekkim przegięciem. Faktycznie, wiele osób czystych dostało bany, no, generalnie za nic. Wtedy wam właśnie mówiłem, że World już powoli będzie upadał, ale nie sądziłem, że to będzie aż tak szybko. Ponieważ przy kupnie starterpacka, na jego odwrocie jest informacja o tym, że ten kod... Czekajcie, skoczę po pudełko właśnie. Gdzie ja to mam? Chwileczkę. Mam. Z tyłu na odwrocie jest zawarta informacja o tym, że kod traci ważność 30 grudnia 2020 roku, a do gry są wymagane bla 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 bla. No oczywiście EA Games jest znany ze swojej formułki o tym, że informują o wyłączeniu serwerów na chyba 30 albo 60 dni od końca współpracy w sensie multiplayerowskiej i wyłączają po prostu grę. No także generalnie jestem tym zażenowany w chuj. Bo w ten sposób ja tracę około 500 wydanych na tę grę. Wiele godzin przegranych mam w tej grze, tak samo pewnie jak i wy. Mój garaż to około 140 chyba 8 czy 9 samochodów, z czego co przynajmniej 3/4 jest za bosty kupione, więc to jest naprawdę mega ogromna dla mnie strata. Taki Caterham na przykład. Głupi Caterham, który kosztował mnie około 5000 bostów bodajże, miałem go w pierwszym dniu, gdy w ogóle pojawił się w grze. Za bosty. Jedyne, czego żałuję, to to, że wydałem w sumie tak, no, około 500 na tę grę. Mam te jebane Bugatti, które w sumie jest chujowe. No nie skończyłem i nie skończę serii przeglądów w Wordzie, no bo nie ma rady, żeby do lipca się z tym wszystkim wyrobić. To jest naprawdę mega cios od EA Games w stronę graczy, w stronę mnie, w stronę każdego z was z pewnością. Ja nie wiem... Nie mam pojęcia, jak oni myślą, którą częścią ciała. To jest niewyobrażalne, wręcz karygodne. Z dnia na dzień nagle, a op, no wiecie, trzymanie sobie to dla jakieś 3% tego, co zarabiamy za wasze gry, za wasze zakupy bossów, ale wyłączymy wam te gry, no bo tak, no bo już są stare. No i chuj. No kurwa jego mać, no trochę logiki. Czego jeszcze będzie mi w Wordzie brakowało? Dwóch samochodów, których nie mam po dzień dzisiejszy. Jest to Nissan Fairlady, właściwie Datsun generalnie, czyli Nissan 240Z. W Wordzie to jest ZG z tego co kojarzę. Oraz drugim samochodem, który bym bardzo chciał, jest mi bardzo podobny do tego właśnie oto mojego pięknego Caterhama, jest Shelby Cobra 427. No jest to drugi piękny wóz, którego sobie już nie kupię,
ponieważ nie wiem czy wiecie, ale zakup bossów do tej gry został wyłączony wraz z faktem, że gra zmierza no do śmietnika. No. Inaczej tego nie mogę powiedzieć. Wraz z końcem Worda kończy się chyba też mój kanał na YouTubie, no bo co ja mam nagrywać dla was, no. W sumie to tylko Worda nie oglądaliście, więc generalnie on teraz taki dylemat. Trzymać ten kanał, grać w inne wyścigówki, CS-a czasem nagrać, czy nie wiem, czy usunąć ten kanał. No bo Word się skończył, nie ma kontentu, nie będzie kontentu. Czego innego w sumie nie właśnie na moim kanale? Aktywność prawie zerowa, no ciężko. Naprawdę ciężko, jeszcze teraz ten cios. Siedzę w szkole na matmie, piszę jebany sprawdzian, na którym gówno umiem zrobić generalnie. W piątek są oceny wystawione. Moja średnia to jakieś 1,39 chyba teraz, więc potrzebuję jeszcze jakieś kartkówki i te są na 2 albo 3 napisać. Piszę, nagle jeb, telefon, brzym. No kurwa mać, kto mi tak spamuje? Patrzę się. A to właśnie wy. Na Facebooku, na Steamie, na Skype'ie. Na gadu nawet był spam. A co w tym spamie? Linki od was odnośnie tego, że 14? Chyba tak, lipca gra zostanie wyłączona. Naprawdę nie wiem, co mam teraz na ten temat myśleć. Jest to mega cios w moją stronę, w waszą stronę, w stronę każdego gracza generalnie. Tracimy swój czas na tę grę poświęcony. Tracimy swoje pieniądze na tę grę wydane. Ale kutas. No i w sumie... No, jakby nie patrzeć, 5 lat wstecz. No to tracimy około 5 lat ogółem. Z historii, z gry. Word się zepsuł, to prawda. Dawniej był dużo, dużo lepszą grą, ale... No cóż. Nastał koniec. Trudno. Mega cios. Nie wiem, nie wiem co o tym w ogóle myśleć. Masakra. Po prostu masakra. Oto cały mój garaż generalnie. No samochodów jest tutaj co niemiara. 35 marek aut. Z czego co w każdej minimum ta jedna perełka. Auta na każdą klasę generalnie mam w garażu. No naprawdę nie mam pojęcia co o tym teraz sądzi. No bo na pewno EA Games kasę nam nie odda, bo nie, ponieważ jest to zapisane w jakimś tam regulaminie, który oczywiście akceptujemy wchodząc do gry, a tam zawarty jest na pewno taki punkt, który mówi o tym, że EA Games nie odpowiada pieniężnie bądź materialnie za wasze dobra, czyli za waszą gotówkę, którą w tą grę wtopicie. Gracze Worda tracą oczywiście kasę na bostach. Fragment no swojego życia bądź dzieciństwa, kto jak tam ma ile lat. To jest naprawdę kupa samochodów, których już nie zobaczy więcej. Tak jest prawda. I każdy ma jakąś swoją minimalną historię. Na przykład ten oto McLaren, którego kozy robi bardzo ładną grafikę, że wręcz moc wystawała spod maski, czyli konie. No widzicie, McLaren w wersji policyjnej ze światełkami, zakupiony w 2012 roku bodajże, razem do tej paczki mega dużej ilości bostów za mega dużo, mega mało pieniędzy stosunkowo. Zonda F alla 5. Mam zamiar nagrać cały oto mój garaż z każdej klasy. Na przykład z E, to jest nie będzie mało do mówienia generalnie, bo to jest mało samochodów. I też z każdej kolejnej klasy. No generalnie mega załamka, że taka gra po 5 latach, mimo tego, że nadal gra w nią dużo osób, zostaje zamykana.
przez głupotę jebanej korporacji zwaną EA Games. To jest jakiś obłęd, naprawdę. Nic. Pora to chyba kończyć. Także no, nie wiem. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego odcinka, być może właśnie z Morda. Cześć.